Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 18 maja, godzina około 5:30. Pogoda zapowiada się mieszanie. Na razie jest słoneczko, ale później mają być opady około 15. A jednak mi to nie przeszkadza za bardzo. Dzisiejsza wycieczka do Opalenicy jakimiś bocznymi drogami. Trasa na około 105 km, żeby. Więc myślę, że koło 12 już spokojnie będę z powrotem, nawet z dłuższymi przerwami. Po drodze nie będzie raczej jakichś większych miejscowości, ale mają być też jakieś atrakcje, więc zapraszam do oglądania. To już powoli sobie wyjeżdżam z Poznania. Tutaj w stronę Skurzewa, jak widać, świetna droga rowerowa zrobiona. No do wyjazdu z aglomeracji zostało mi jeszcze trochę, no bo Skurzewo muszę przejechać, Dąbrówkę, potem nad S11, a później mam nadzieję, że już będzie trochę szutu. Tu kolejny piękny asfalcik wzdłuż drogi ekspresowej. Tam jest S11. Tutaj mamy taki piękny asfalcik dla rowerów, dla samochodów. No dlatego jest trochę gorzej niż koło Stęszewa, bo tam była sama autostrada dla rowerów. No ale nic, tutaj będę miał taki przycisk, żeby się przedostać na drugą stronę i zaraz wjeżdżam do lasów. W odcinku nieutwardzanym, jak widać, nie jest jakiś on wybitny, ale najważniejsze, że jest twardo, bo ostatnio prawie w ogóle nie pada i w sumie najbardziej z dzisiejszego wyjazdu to się boję, że będę po jakichś piaskownicach jeździł, ale tutaj jest na razie w miarę ok. Ta ścieżka tutaj może nie jest jakaś wybitna pod rower, ale nie da się ukryć, że klimacik to tu jest. Z lewej strony mojej, jak jechałem kawałek przez przypadek, no to tam była naprawdę dobrze ubita ścieżka leśna. Tam można było śmigać po trzy dychy pewnie nawet, jakby się komuś chciało. No a tutaj to tak bardziej przygodowo. A teraz to prawdziwe kolarstwo przygodowe. Nie dość, że błoto, to jeszcze rozjeżdżane przez pojazdy. A myślę, że jeszcze... No co to, jakiś komar? A myślę, że warto jeszcze wspomnieć, że te lasy tutaj mają też swoją mroczną historię. Za Zakrzewem i Dąbrówką, bo jak się jedzie, to można spotkać wiele grobów pomordowanych Polaków przez Niemców podczas II wojny światowej. Ale masakra, ile tu komarów jest w tym miejscu. Jadę stąd. Rower musiałem kawałek poprowadzić, ale jak widać, było warto. Tutaj ścieżka jest mega fajna. Autostradka normalnie. No już jakiś czas temu wyjechałem z lasu i z powrotem na drogi utwardzane. No dzisiaj ma być chyba 70% dróg utwardzanych czy rowerowych razem, więc mniej gravelowo, ale to ma być taki wyjazd na luzie. Teraz jestem w Dopiewie. W sumie to nawet nie wiem, ile mi jeszcze do Opalenicy zostało. Pewnie jest 20 parę kilometrów. A w Podłozinach nie dość, że taki ładny asfalcik, to jeszcze taki ładny widoczek. Fajnie te pola teraz wyglądają. Chociaż jak zboża zakwitną, to będzie jeszcze lepiej. A przed źródełkiem w Żarnowcu odbiłem w prawo i jadę teraz po takiej drodze. No, szczerze mówiąc, to myślałem, że będzie gorzej, bo ostatnio prawie w ogóle nie pada i jest susza. Ale tutaj ta droga jest dobrze ubita, może troszkę dziurawa, ale nie ma tragedii. Mówiłem, że nie jest tak źle, ale teraz są jakiś stary bruk. Albo tutaj kociłby jeszcze pod górkę. Ja tą trasą kiedyś w sumie jechałem swoją pierwszą
wyprawę, że tak powiedzmy, rowerową w stronę Świebodzina. Jak na razie panowie Arrakis są dla mnie wyrozumiali dzisiaj. Wszystkie drogi nieutwardzane, ubite. Jedynie tam przy tym bagnie był problem, ale no trudno, żeby bagno było ubite. A tutaj, jak przed chwilą widzieliście, miałem farta, żurawie zaraz przy samej drodze, nawet się nie wystraszyły teraz, jak jechałem. Więc bardzo fajnie, lubię takie spotkania z przyrodą. Jest ciśniemy tutaj dalej. Teraz jestem gdzieś w okolicach Nieprószewa z Jastrzynkami. No i chyba moje szczęście się wyczerpało. Bo się zaczął prawdziwy piach. No ale tego się spodziewałem, to musiało kiedyś w końcu nadejść. Ale nic, zaraz się zatrzymam. Się trochę rozbiorę, bo już się gorąco mi zaczyna robić. Jestem teraz w okolicach Buku. Tam widać taką wieżę ciśni. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. To jest Buk. Objeżdżam sobie tutaj od południowej strony. No to jestem za tym odcinkiem polnym. On prowadził do Bierzyna. Tam sobie zrobiłem przerwę, przepakowałem się. No masakra, po prostu muszę go oznaczyć na komucie, żeby nikt więcej tam nie musiał jechać, bo albo piach, albo jakieś mega dziury. A teraz chociaż dobry asfalt, więc sobie troszkę nadrobię. W okolicach Wojnowic kolejna ścieżka. No taka droga, powiedzmy. No tutaj jest na szczęście dużo lepiej, więc sobie jadę spokojnie. Ruchu praktycznie nie ma. No tutaj czasami troszkę wciągnie, ale ogólnie jest całkiem dobrze. Jak widać, dzisiaj trochę wiatru jest. Ale nie ma tragedii, nie jest jakiś chłodny, mocny, więc można sobie spokojnie jechać. Przed chwilą miałem znak, że do Palenicy już zostały mi tylko 4 km. No dzisiaj trasa zróżnicowana, że tak powiem. Bo przed chwilą naprawdę dobre szuterki były. Wcześniej ten piach, bagna. No asfalty raczej bardzo dobre. Teraz właśnie jadę po asfalcie. Wygląda prawie jak nówka. Także za chwilę cel mojej dzisiejszej podróży.
właśnie powoli opuszczam Opalenicę. No centrum mnie szczerze mówiąc zaskoczyło. Ten ratusz, czy nie wiem w sumie czy to ratusz, ale tam gdzie mieści się teraz Rada Miejska, no to jest jeden z najładniejszych takich budynków, jakie widziałem chyba w ogóle. Te kościoły też ładne, no miasto nieduże i te ścieżki rowerowe, które są tak naprawdę chodnikami tutaj na minus. W ogóle co myślicie o takich inicjatywach, że robimy chodnik, dajemy znaczek roweru i jest ścieżka rowerowa. Dobra, nic, jadę dalej. A teraz taka ścieżka rowerowa w stronę Grodziska Wielkopolskiego. Te trasy znam dobrze, ale od strony samochodu, bo tędy zawsze jeżdżę do rodziny w Sulechowie. Zobaczymy jak to wygląda rowerowo. No na wierzchu jest na pewno super, tylko tutaj teraz jest dosyć mocny wiatr. Urbanowie, jak widzieliście, przez całą wioskę 2 albo 3 km chodnik rowerowy. Bo tam się ledwo dwa rowery obok siebie mieszczą. No nie wiem jak tam jeszcze piesi mają chodzić. Czasami te rozwiązania to są naprawdę jakieś dziwne, nie rozumiem tego. Byle tylko jakiś cel pewnie spełnić, a w ogóle się nie myśli o tym, czy to jest przydatne, czy nie. To już wolę taki szuterek. Tutaj za Urbanowem mi się właśnie trafił na około 5 km. No jedyne co to w Mordewind tutaj cały czas. No i się trafił pierwszy od jakiegoś dłuższego czasu gorszy odcinek. Widać piach rozjeżdżony, bo tu z lewej strony jakieś rury kładą czy coś, nie wiem. No i oczywiście jak jest budowa, no to trzeba rozwalić całą drogę, żeby była zmasakrowana. No nic, no muszę się przez to jakoś przetarabanić. A po piachu tutaj takie coś. No to jest niby jakaś ścieżka dydaktyczna, ale tam było kiedyś miejsce do siedzenia, ale to tak zarosło, że no tam się nie da usiąść po prostu. Tutaj widać, że tą ścieżką też za wiele osób chyba nie podróżuje. No ale nic, zawsze coś ciekawego, jakaś przygoda. Tam w oddali jakiś pałacyk, czy to kościół. Kościół. Czyli tamten kościół w oddali to był klasztor w Woźnikach. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że tutaj w pośrodku tak naprawdę niczego może być taki obiekt. Zaraz go wam pokażę zresztą. Całkiem ładny ten klasztor, dookoła też park, tutaj lasy, zaraz obok będę przez te lasy jechał teraz. Jest też fajna droga krzyżowa dookoła klasztoru, więc myślę, że tutaj to by można nawet przyjechać sobie samochodem, jakby ktoś chciał zobaczyć, a nie specjalnie rowerem, bo to jest dosyć ciekawa atrakcja tutaj w okolicy Grodziska, mi się wydaje, pewnie jedna z większych. A teraz asfaltowa patelnia. Jeszcze nawet nie ma położonych oznakowań, ale droga już skończona. Tu, tutaj takie ładne pole. No fajne te widoczki tutaj koło Grodziska. Spokój, cisza. Do domu jakieś 40 kilka kilometrów już. Muszę przyznać, że ten kościół w dakowach mokrych, które leżą po środku niczego, są małą wioską, robi naprawdę duże wrażenie. No nic, jedziemy dalej. Tutaj są już okolice Skleszewa, jeśli się nie mylę. Także spoko. Znowu wjechałem na jakiś piaskowy teren, ale nie ma tragedii, nie trzeba pchać na szczęście. Wyjeżdżam teraz z miejscowości Dakowy Suche.
i w sumie dawno nie widziałem miejscowości z tak dobrze dobraną nazwą. No ten piach prowadzący do tej miejscowości, no to była jakaś masakra. Niby tam poboczem coś się dało podjechać, ale taka piaskownica chyba najgorsza dzisiaj na drodze. No nic, ale to już jest lepiej, także cisnę dalej. Chwilą stukło mi 70 km, no i tutaj sobie gdzieś w środku pola, nawet nie wiem gdzie jestem, zrobię sobie przerwę, taką dłuższą, no bo ostatnio miałem na 33 czy coś takiego kilometrze, a jeszcze 36 mi zostało do domu, więc myślę, że po tej przerwie już sobie pojadę do końca. No jak na razie jest na pewno przygodowo, w Opalenicy fajnie było, ciekawe miasto. Później ten klasztor i kościół w Dakowach mokrych. Klasztor już teraz nie pamiętam gdzie był. No także jest lepiej niż się spodziewałem, szczerze mówiąc. Bardziej się nastawiałem dzisiaj na przygodę, a okazuje się, że też ciekawe miejsca po drodze się trafiły. Niby nawierzchnia całkiem dobra, ale okrutny wiatr tak hamuje, że jadę po 17 na godzinę. Miałem kilkaset metrów świeżutkim asfalcikiem i teraz z powrotem na wolne drogi. To niby jest piach, ale on jest dosyć dobrze ubity, jeszcze nie rozjeżdżony. To nie ma tragedii. No niestety tamta droga polna później okazała się totalnym piachem. Miejscami przynajmniej. A tutaj jestem koło Rybojecka. I tutaj droga leśna całkiem fajnie ubita. Teraz jakiś dłuższy chyba odcinek asfaltowy. Nie ukrywam, że się cieszę tym, bo jednak mnie wytrzepało na tych szutrach. Przyda się chwila odpoczynku, ale z tego co widzę, to jednak to by było na tyle, jeśli chodzi o asfalt. Chyba nie muszę mówić, jaka tam była nawierzchnia, gdzie się skończył asfalt. Oczywiście piach niemiłosierny. Moim zdaniem to powinna się Wielkopolska przemianować na Piachopolskę. Ale to tak pół żartem, pół serio. No nic, teraz asfalcik. Mam nadzieję, że to dłuższy odcinek. No to zbyt długo się nie nacieszyłem. Bo ja wiem, czy to w ogóle kilometr był po asfalcie i z powrotem na ten piach. Masakra. No ale nic, jeszcze 20 parę kilometrów. To dam radę. Okej, to teraz miałem komunikat od komuta, że 3,5 km tą drogą. No więc w końcu coś się ruszyło w kierunku tym, żeby jechać po normalnej drodze. W końcu jakiś porządny szuterek. Szkoda, że tak blisko do Poznania już. Ale dobre i tyle. Jestem już przed Plebiskami, czyli ostatnią wioską przed Poznaniem. Dlatego czas na podsumowanie. No, wyjazd moim zdaniem udany. Fajne miejscówki architektoniczne. Przyrodniczo też całkiem nieźle. No tylko ten piach, ale nie ma co narzekać. Jest piękna pogoda, to się można czasem przejść, zamiast przejechać rowerem. Opalenica miło zaskoczyła, klasztor też i kościół, który był na jednej z wiosek. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.